Dzisiaj przyjrzymy się zielonej prawicy. Czy coś takiego w ogóle istnieje w przyrodzie? Czy może powstać? Kto będzie mesjaszem zielonej prawicy? Zastanówmy się razem. Zapraszam. Internet i nie tylko obiegła wielka dyskusja o tym, jak prawica powinna się zazielenić. Jest to wielka zasługa książki Jakuba Wiecha, która opowiada o globalnym ociepleniu, przedstawia podstawowe fakty naukowe, które przemawiają za tym, że to człowiek jest współodpowiedzialny za zmiany klimatu i może mieć na nie wpływ. To cenna wiedza, którą warto powtarzać, dlatego ktoś, kto nie jest z nią zaznajomiony, powinien spróbować książki Jakuba Wiecha. Natomiast książka ta jest dobrym asumptem do szerszej dyskusji o tak zwanej zielonej prawicy, ponieważ trwa wielka dyskusja o tym, jak prawica powinna odpowiedzieć na nowe wyzwania. Wyzwania o charakterze globalnym, często nierynkowym, a takim wyzwaniem są właśnie zmiany klimatu, na które można odpowiedzieć tylko poprzez działania globalne, często nierynkowe. I co ma z tym fantem zrobić zielona prawica? Można się zastanawiać, czy zielona prawica ma jakąś odpowiedź na fakt, że polityka klimatyczna jest prowadzona na skalę globalną, głównie przez organizacje ponadnarodowe. Czy prawica wie, w jaki sposób ma być prowadzona polityka klimatyczna, kiedy nie wystarczą działania na poziomie krajowym, kiedy potrzebna jest polityka globalna, której będą przeciwstawiać się przeciwnicy globalizacji, a takich nie brakuje na prawicy. Czy prawica wie, w jaki sposób odpowiedzieć na kolejne wyzwanie polityki klimatycznej, które wynika z faktu, że ta polityka ma charakter nierynkowy. To plan centralny, zlecony odgórnie, często przez arbitralne organizacje ponadnarodowe, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Plan, który zakłada działania nierynkowe, działania wbrew często interesom ekonomicznym, ponieważ zakładający samoograniczenie, to znaczy człowiek pragnący chronić klimat i uchronić Ziemię przed kryzysem klimatycznym, musi się samoograniczyć. Nie wystarczą działania pozorne, wizerunkowe, opowieści o tym, że jesteśmy zieloni. Potrzebne są konkretne akcje, które ograniczą konsumpcję energii, które pomogą oszczędzać tę energię, które zmniejszą emisyjność działalności gospodarczej w różnych aspektach. I to dlatego zwolennicy tzw. idei degrowth, popularnej na lewicy, postulują na przykład ograniczenie jedzenia mięsa. I to kłóci się na pewno z poglądami tradycyjnie prawicowymi, które zakładają, że raczej nie będziemy się ograniczać, będziemy działać tak jak zawsze w przeszłości. Człowiek się nie zmienia, zmieniają się tylko czasy, ale wszystko powinno pozostać tak jak dawniej. Zmiany mogą być ewolucyjne i raczej takie centralne planowanie nie może działać. Prawica musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest w stanie zaakceptować globalny charakter polityki klimatycznej i nierynkowy charakter tej polityki. Jeżeli jednak zgodzimy się, że naukowcy doszli do konsensusu, że należy walczyć ze zmianami klimatu poprzez zmianę zachowania człowieka, działania globalne i nierynkowe w ramach polityki klimatycznej są nieuchronne, dlatego Polska, niezależnie od tego, czy rządzą nią prawicowcy czy lewicowcy, realizuje politykę klimatyczną, czasem ociągając się, czasem idąc nieco szybciej naprzód, ale jednak podpisując się pod polityką klimatyczną globalną w ramach porozumienia klimatycznego i polityką w ramach Unii Europejskiej, którą symbolizuje pakiet energetyczno-klimatyczny przyjęty przez państwa unijne. A zatem należy się na początek tej dyskusji o zielonej prawicy zastanowić, czy prawica zielona będzie jeszcze prawicą. I to jest asumpt do kolejnej dyskusji. Czy podział na prawicę i lewicę ma jeszcze sens? Jeden z moich czytelników zasugerował, że lepiej dzielić teraz scenę polityczną na globalistów i antyglobalistów. I takie podejście wydaje się współcześnie bardziej trafne niż stary podział na prawicę i lewicę, który był jeszcze w podręcznikach do politologii, kiedy studiowałem wieki temu, co najmniej dekadę temu. I już wtedy pojawiały się sygnały, że ten stary podział na prawicę i lewicę nie przystaje do nowych realiów. Czy zatem zielona prawica, czy też zielona opcja w Polsce powinna być antyglobalistyczna? Nie może być antyglobalistyczna. Czy może być całkowicie wolnorynkowa? Nie może być, bo nie może być antyglobalistyczna ze względu na globalny charakter tej polityki klimatycznej, nie może być całkowicie wolnorynkowa ze względu na narzędzia nierynkowe realizacji tej polityki. A zatem opcja zielona prawdopodobnie nie może być do końca
prawicą i mesjaszem zielonej prawicy prawdopodobnie nie będzie polityk na wskroś konserwatywno-liberalny, jak na przykład Ronald Reagan czy Margaret Thatcher, którzy faktycznie czasami mówili coś o ochronie klimatu. To jest bardzo ważne zastrzeżenie do naszej dyskusji o zielonej prawicy w Polsce. I kto takim mesjaszem mógłby w takim razie zostać? Może Szymon Hołownia, który obiecuje, że zmieni politykę energetyczną Polski, przyspieszy transformację, porzuci atom, na który nie ma szans i postawi na połączenie odnawialnych źródeł energii oraz gazu. Wydaje się, że nie będzie to jednak mesjasz zielonej prawicy, nie można go uznać za prawicę. To może być mesjasz opcji zielonej w Polsce, szczególnie ze względu na to, że zieloni w Europie raczej są antyatomowi i Hołownia pasowałby do takich zielonych na przykład niemieckich. Ale nie jest powiedziane, że Polacy, polscy zieloni nie mogą wnieść własnej specyfiki do unijnej polityki klimatycznej, na przykład poprzez wkład prawicowców, ale globalistów, takich jak chociażby Jadwiga Emilewicz, która była ministrem rozwoju, która była zwolennikiem transformacji energetycznej, mimo to do pewnego stopnia popierała energetykę jądrową, ale godziła się z tym, że transformacja jest nieunikniona i trzeba się jej podjąć, między innymi w celu ochrony klimatu. Dyskusja w Polsce na pewno doprowadzi do znalezienia na polskiej scenie politycznej miejsca dla jakiejś opcji zielonej. Będzie ona bardziej prawicowa albo bardziej lewicowa, w dużej mierze w zależności od tego, jak zachowają się młodzi wyborcy, a ci są według najnowszych badań, według najnowszych sondaży coraz bardziej lewicowi. A zatem na pewno nadszedł czas na to, aby Polska także miała swoich zielonych, ale ci zieloni niekoniecznie będą prawicowcami. Jacy będą, to się okaże. Na pewno warto dbać o klimat, na pewno warto prowadzić politykę klimatyczną dla dobra klimatu, ale także dla rozwoju gospodarczego, bo warto na koniec zaznaczyć, że transformacja energetyczna jest obiektywnym procesem technologicznym i należy go wspierać tak, aby stan zastały w Polsce jak najlepiej wykorzystać, aby transformować to, co mamy i sięgnąć po nowe odnawialne źródła energii, energetykę jądrową, jeżeli uda się ją w sposób rentowny i na czas zbudować. I to wszystko razem da nam bezpieczeństwo energetyczne, rozwój gospodarczy, a na końcu także ochronę klimatu. I tego życzę sobie i Państwu w dzisiejszym Energy Drink. Następny za tydzień. Zapraszam.